italiani, gli italiani lo avranno, gli italiani, gli italiani, godziny filozofów w sposób brutalny przerwałem ci opowieść o operacji rozłączania półkul mózgowych, więc oddaję ci. Zostawiam jeszcze od gazety brutalny kawałek o praktyce trzymania półkul mózgowych. No przypomnę o testy, jak to dostosowano przy bardzo dużej przypadkowej chorobie epilepsji. No to jest właśnie na podstawie tych badań zostały fantastyczne, właśnie dostępne tych badania tych ludzi, powstały fantastyczne badania. Takiego badania została Gazenga i jego książka została właśnie niedawno się ukazała. W Polsce polecam, ponieważ to jest człowiek, który na tym, co robią te półkule, można powiedzieć, zjadł zęby. Czyli on badał dokładnie, co te półkule znaczą. I to nie jest właśnie tak, że te zdolności są rozdzielone z matematyka w jednej sztuka w drugiej, to nie jest tylko w jednej półkuli. Oczywiście mamy pewnego rodzaju lateralizację. To znaczy lateralizacja to jest takie zjawisko, gdzie półkule, gdzie pewne procesy są bardziej zlokalizowane w jednej z półkul. To daje ten efekt, że nie musimy się komunikować z odpowiednim ośrodkiem drugiej półkuli. Co więcej, czyli brak tej komunikacji powoduje to, że ten proces jest wykonywany szybciej. Co więcej, ten fragment kory, który jest w półkuli sąsiedniej, może się zająć czymś innym. Czyli mamy oczywiście lateralizację, tylko że ona nie jest strasznie sztywna. To znaczy większość ludzi ma na przykład podstawowe takie, to się chodzi o nazwę ośrodek, to się troszeczkę, coś się nowologii zmienia. Ale pewne struktury zaangażowane w podstawowe procesy rozumienia mowy, które są właśnie w drugiej półkuli. Natomiast bez prawej półkuli nie można rozumieć w pełni tej mowy. Czyli nie można łapać na przykład na przykład nastawienia emocjonalnego, rozumieć sarkazmu, takich wyższych poziomów językowych itd. Czyli widać, że to jest współpraca obu tych półkul. Czyli nie można powiedzieć, że ta funkcja język jest tylko wyłącznie w jednej z półkul. Tam są oczywiście najczęściej w drugiej półkuli podstawowe takie ośrodki produkujące i rozumiejące mowy, ale współpraca jest całego mowy. To znowu wracamy do tych też 10%. Tak? Tutaj wszędzie po prostu jak widmo te 10%, gdzieś opanamy pojawia, ale to widzimy tutaj po pierwsze. Natomiast właśnie ten mit tej sztuki i tej zdolności matematycznej, no też ciężko jest do końca znaleźć, kto to kiedyś powiedział. Jest to bardzo też, no, mit, który się ciągnie, ponieważ są piękne rysunki w internecie, gdzie prawda, prawa półkula, takie kolory, a z tej lewej się wysypują cyfry. No i to tak ludzie to lubią sobie powtarzać, są w reklamy, też często to właśnie wykorzystują. Jak również właśnie wykorzystywane jest to przez różnego rodzaju terapie, które mówią, że właśnie jakimiś tam trikami będziemy mogli tą koordynację sobie poleczyć. I tak, oczywiście, na przykład, jeżeli będziemy żonglowali kółeczkami, poprawimy sobie koordynację lewej i prawej półkuli, no żonglowanie kółeczkami. To jest bardzo ważne umiejętność. Oczywiście. Nie wiem, ludzie, którzy nie mają koordynacji jednej strony ciała, mają problem, bo to używane jest przy jeździe na rowerze, przy różnego rodzaju zadaniach ruchowych, ale to jest jednak ograniczone do pewnego rodzaju zjawisk. Koordynacja będzie koordynacją ruchową. I tutaj oczywiście przechodzimy do tego drugiego metody weryfikacji tego typu metod, czy weryfikacji tego typu metod. Mianowicie, czy rzeczywiście tego typu terapie, które wspomagają żonglowanie, dają jakiekolwiek efekty. Okazuje się, że no, nie dają efektów. Akurat niestety w przypadku zdolności mentalnych jest tak, że uczenie się pewnego rodzaju treningów mentalnych, ono rozwija zdolności, ale w obrębie tego, czego się uczymy. Jest dosyć ciekawa książka takiego pana Joshua Foru, który był studentem, przygotował się do takich właśnie zawodów memonistów, ludzi, którzy potrafią zapamiętywać duże ilości informacji w bardzo krótkim czasie. I on się uczył właśnie nie tyle jak ogólnie zapamiętywać, typu powiedziesz na pamięć, tylko konkretnych zadań, które są wykonywane w ramach takiego tego typu zawodów. Więc on fantastycznie potrafił zapamiętać kolejność kart w talii, natomiast cały czas mówił, ma problemy z przypomnieniem sobie, gdzie kluczyki samochodu zostały. Tak? Czyli to jednak jest dosyć pewnego rodzaju ograniczone. Oczywiście każda aktywność mentalna troszeczkę pomaga naszemu mózgowi, szczególnie jakoś go rozwija, bo wydaje, że... Ale na pewno żonglowanie kółeczkami nie rozwija nam zdolności zapamiętywania czy koordynacji pomiędzy pseudopółkulą matematyczną a pseudopółkulą taką artystyczną. Mm-hmm. Jaki masz tam jeszcze mit na swojej przepasnej liście neuromitów? No właśnie, to jest oczywiście jak najbardziej przepasne, ale tu możemy odnieść się do pewnego mitu, który jest dosyć taki... No właśnie tym przypadkiem, o którym mówiłem, skąd się biorą mity. Czasami biorą rzeczywiście z pewnych poglądów naukowych, które kiedyś były bardzo mocno ugruntowane, a później już nagle się okazało, że nie są. Ale coś takiego jest takim wyrazem, że wszelkie zmiany, wszelkie zdolności możemy nabyć do trzeciego roku życia. Gdzie prawda, mózg jest nagle bardzo popularny mit, trochę chyba analizy się biorący moim zdaniem. Tam było takie u Freuda stwierdzenie, że tam bodaj do piątego roku życia właśnie tam się wszystko, wiesz, co najważniejsze decyduje w człowieku. Ale głowy nie wiem, jak on to dokładnie sformułował, więc nie chcę czegoś przemienić. Tak, i to był mit, gdzie te granice ustawiono w różnym momencie. Generalnie chodziło o to, że nie tworzą się już nowe połączenia. Ale zwróć uwagę, przepraszam, bo abstrahuję już od pewnej merytorycznej wartości tego stwierdzenia, tego, czy ono jest empiryczne, czy nie jest empiryczne, jak to jest potworny fatalizm. Jakie to jest właśnie przekonanie, czy powiedzenie, że na dobrą sprawę, no jesteśmy jakoś, nic już nie możemy zrobić. Zostaliśmy na zawsze naznaczeni i zdefiniowani przez te pierwsze 3 czy przez pierwsze 5 lat i właściwie, że całe, napiętnowani, tak, że właściwie całe nasze życie jest już tylko jakimś takim dopełnieniem tego, co, i wypełnieniem zarazem tego, co tam się wtedy w ciągu tych 4 czy 5 lat stało. Jak ktoś tam nie najlepiej sobie radził albo spotykało go jakieś takie niedosympatyczne sytuacje, no to właściwie otrzymuje informację, że już się z tego nie będzie w stanie nigdy uwolnić i to już go na zawsze zdefiniowało. No po prostu upiorne. Znaczy, oczywiście tutaj jest nie zawsze prawda leży po środku, nie zawsze też może być należy do której ze skrajności. Ponieważ po pierwsze wiemy o tym, że mózg jest tworem bardzo plastycznym i mózg zmienia się i przebudowuje swoje połączenia takie krótko zasięgowe przez całe swoje życie. To, można powiedzieć, że to jest taka podstawowa jedna z cech naszego mózgu. Plastyczność. Ciągłe zmiany, połączeń, ciągłe zmiany ilości synaps. Czyli to nie jest tak, że mamy jakieś takie bardzo kreseczkę w naszym życiu, te 3-5-7 lat i nagle już potem się nic nie możemy, nie wiem, zmienić sobie, bo oczywiście możemy. To jest kwestia chociażby uczenia się i pamięci, gdzie to rozwijamy przez cały nasz okres naszego życia. Natomiast też istnieją pewne rodzaje okresy krytyczne. Czyli tutaj to nie jest takie kategoryczne powiedzenie, że wszystko do tego, którego się okuje, potem już nic nie możemy zrobić, zmienić czy naprawić. Tylko raczej jest to wskazanie, że są pewne okresy, w których ten rozwój następuje dużo bardziej intensywnie. Na przykład nasz mózg tworzy się, przychodzi na świat, można powiedzieć, w takiej formie spakowanej. Spakowanej, tak. To znaczy wszystkie praktycznie neurony, które mamy, już tam są. Czyli takie dziecko, które się rodzi, pomimo tego, że ten mózg jest mniej więcej 1/4 masy mózgu dorosłego człowieka, to tam są te wszystkie neurony. Ale one jeszcze nie są do końca gotowe. Znaczy, po pierwsze, nie mają wszystkich tak zwanych połączeń stworzonych pomiędzy sobą. Muszą się te połączenia dokładnie utworzyć. Co więcej, te połączenia właśnie w tym mózgu dziecka muszą zostać zweryfikowane, ponieważ no, w okresie płodowym no, nie można nauczyć się widzieć obiektów. To musi być już proces, kiedy jest rzeczywiście układ wzrokowy okablowany, można powiedzieć, w pewnym sensie tak na według planu, czyli połączenia w układzie wzrokowym są gotowe. Ale już takie do końca
wymagająca określenie dokładnej ilości synapsy połączeń, to już musi być konkretny bodziec, który się to dziecko uczy właśnie widzieć. Natomiast później uważa się, że już takie połączenia są w miarę ustalone i po to rzeczywiście jest już tam mniejsza dynamika tworzenia tych synaps. Aczkolwiek były badania, które pokazują, że nawet na przykład dzieci, które musimy to zacząć dużo później niż w okresie takim wczesnego dzieciństwa, nawet dzieci okresu 10 lat, potrafią się nauczyć widzieć, co wcześniej był dogmat, że tak naprawdę usunięcie na przykład zaśmu dziecka, które ma 10-12-15 lat, nic nie zmieni, że już jego mózg nie jest tyle plastyczny, że potrafi wykorzystać nawet ten zmysł, który to się dzieje wtedy spontaniczny, to znaczy po prostu jakby na poziomie gdzieś nieświadomych jakichś procesów, ponieważ bodźce zaczynają docierać przez gałkę oczną, to ten mózg się dostosowuje do tej nowej sytuacji, czy to jest jakiś proces, użyłeś słowa uczyć się właśnie jakiegoś świadomego wykształcania, nabywania sobie tej... Jest to proces nieświadomy, to znaczy mózg zaczyna reagować na bodźce i no, to jest właśnie plastyczność układu nerwowego, to jest coś, co właśnie zdaje kłam temu, że ta jest pewna niezmienność po jakimś czasie. Nawet u osoby, no tutaj to widzimy tą plastyczność właśnie w takich pozytywnych sytuacjach, gdzie nagle mamy odblokowany jakiś kanał informacyjny, ale też najczęściej niestety w przypadkach innych. Czyli na też w przypadku uszkodzeń, gdzie się okazuje, że na przykład przy udarach mózgu, gdzie osoba dotknięta udarem straci, na przykład kawałek kory odpowiedzialnej za czucie bądź poruszenie jakąś kończyną, to jeżeli jest odpowiednio długi czas dany na rehabilitację, to znaczy aktywną rehabilitację, to niestety nie jest czas liczony w dniach, w tygodniach, raczej w miesiącach, latach, to mózg potrafi przebudować swoje połączenia, ale nawet obszary, które są uszkodzone, niestety są uszkodzone permanentnie. I takie uszkodzenie fizyczne fragmentu mózgu jest rzeczywiście póki co nieodwracalne, nie znamy metod, nasz mózg jest bardzo kiepski w autonaprawie. Natomiast próbuje zrobić coś z funkcjami, które zostały, znaczy próbuje wepchnąć w ten kawałki mózgu, które są zdrowe, które pozostały, tę funkcję, która właśnie no, została stracona przez utratę skąd mózgu. Skąd w nim taka, że tak powiem, zdolność umiejętności, jakie tutaj mechanizmy wchodzą? Ja rozumiem, że pewnie ich nie znamy do końca i że... Nie znamy ich do końca, to jest taka, to jest rzeczywiście niezwykła właściwość. To jest taka właściwość, która no, można powiedzieć sobie... No to jest właściwość właśnie, którą próbuje się emulować w wielu zastosowaniach, tutaj troszeczkę tak idąc w bok technicznych. Na przykład troszkę tak jak działa, może być internet. Internet nie działa na zasadzie starych połączeń telefonicznych, gdzie dwie osoby, które rozmawiały z różnych miast, musiały mieć zestawioną jedną konkretną linię przesyłu informacji. Tak, na centrali, najpierw to były operatorzy centrali, a potem już automaty zestawiały linię i te dwie osoby się słyszały. Internet działa inaczej, jak jest przesyłany pakiet. On może iść taką drogą, jaką jest obecnie wygodny, tam gdzie nie ma tłoku. Czyli informacja jest dzielona na wiele różnych paczek, ale trafi sobie do adresata i może trafić najróżniejszymi drogami. My tego nie widzimy. Ale to jest troszeczkę emulacja pracy mózga, mianowicie właśnie. My nie do końca wiemy, jak te sieci przetwarzają te informacje, natomiast w przypadku internetu uszkodzenie części tej sieci no, powoduje, że wszystko przestaje działać. Działa wolniej, ale działa w jakiś sposób, ponieważ może być plastycznie te pakiety idą sobie inną drogą. I podobnie jest mózgu, jeżeli jest dopływ informacji, to te komórki, które się aktywizują bardzo słabo podczas tej informacji, ale nie ma żadnych innych, które się aktywizują mocniej, być może one właśnie są stymulowane do tworzenia nowych połączeń i następuje taki proces reorganizacji właśnie funkcji naszego mózgu, czyli uszkodzenia fizyczne w sensie takim, że kawałek kory nam znika, komórki tam umierają i połączenia znikają, jest niestety realne i spółki nieodwracalne, natomiast funkcja nie, czyli ta plastyczność jest zachowana tej tkanki nowej przestrzeni. Oczywiście w tych pierwszych okresach to jest najsilniejsze, coraz słabiej, tak? Troszeczkę tak, no bo niestety to jest tak, że no, plastyczność też niesie ze sobą pewnego rodzaju ryzyko. Kiedy na przykład, no tu jest też kwestia, to jest jeden z mitów. Ja powiem szczerze, że z tymi to mam duży problem. Ale mianowicie, jeden z mitów jest to, że nie tworzą się w ogóle nowe neurony u ludzi. No właśnie, to jest niedawno. No właśnie, to jest jeszcze kwestia, która jest cały czas debatą, ponieważ oczywiście tworzą się neurony. To są tak zwane neurony, które są używane później do tworzenia neuronów, które są w układzie rękowym. I te neurony tworzą się i później dorastają sobie w opuszce rękowej. Ale one są specyficznie stawione w kierunku tworzenia neuronów, które tworzą właśnie nabłonek wzrokowy, dzięki nim możemy odbierać wrażenia zmysłowe i to są rzeczywiście neurony, nowe neurony. Natomiast problem jest taki, że z nimi niespecjalnie możemy nic zrobić, były próby, żeby je używać do reparacji uszkodzenia mózgu, ale się to niestety nie udało. Natomiast inne, jest to cały czas kwestia otwarta, ponieważ tego typu badania są strasznie trudne i tu cały czas napotykamy jednak problem gatunkowy, bo na ludziach badać tego zjawiska jest ciężko, akurat przy tym micie zawieszam swoje książki. A to o tym w ogóle jeszcze porozmawiamy osobno przy jakiejś okazji, bo to jest bardzo ciekawe. Tymczasem godzina filozofów dobiega końca. Bardzo dziękuję. Dr. Paweł Boguszewski, neurofizjolog. Dziękuję bardzo. Instytut Męckiego, Polska Akademia Nauk. Państwu też już dziękuję. Kończymy godzinę filozofów. Tomasz Stawiszyński, życzę miłej niedzieli i do usłyszenia wkrótce. Godzina filozofów. Całej audycji wysłuchasz w archiwum na stronie tok.fm.pl oraz w aplikacji mobilnej tok.fm.pl. Ukośnik pobierz. Agnieszka Lębińska. Przed Polakami wyje ostatnie lada do szansę. Składy dana bombowy w Sureckim mieście Gaziantep. Ofiary to goście na celi. Zmarł starszy pracowny od Omrana, zwanego chłopca.
Finlandia od nowego sezonu wywalczyła Mira Putkonen w boksie, to najgorszy wynik na igrzyskach w filmie historii. Z kolei Iran od piątku świętuje zdobycie pierwszego w historii kraju medalu olimpijskiego przez kobietę. Z jej obrony sekundę wywalczyła Kinio Alizobe Zewlin. Moja córko zrobiła wielką rzecz, szczególnie dla wszystkich kobiet. Uczyniła się szczęśliwymi i życzę ci szczęścia w życiu, napisała oficerze prezydent Hassan Rouhani. 18-latka jest kreowana niemal na bohaterkę narodową. Piszą o niej wszystkie media społecznościowe, podkreślając jednocześnie ogromny przełom obyczajowy, dzięki któremu Kinio w ogóle mogła znaleźć się w reprezentacji Iranu. Oprócz niej 64-osobowej reprezentacji było jeszcze 8 kobiet. Słuchasz informacji, to kefem. Zamach bombowy na weselu w tureckim mieście Gaziantep, niedaleko granicy z Syrią, zginęło co najmniej 50 osób. Są wśród nich kobiety i dzieci. Ofiary to głównie Kurdowie. Zamachowiec samobójca wszedł w dużą grupę bawiących się na ulicy ludzi i zdetonował przyczepione do ciała ładunek wybuchowy. Eksplozja była tak silna, że słychać ją było w całym mieście. Prezydent Turcji odpowiedzialnością za przeprowadzenie tego zamachu obarcza tak zwane państwo islamskie. Mierzy jak zawsze brat 5-letniego Omrana, którego zdjęcie wstrząsnęło niedawno światem. Chłopiec wraz z bratem Alim został wyciągnięty z gruzu zbombardowanego domu Alep pod Syrii. W wyniku nalotu najprawdopodobniej lotnictwa syryjskich sił rządowych 10-letni Ali został bardzo poważnie ranny. Przez kilka dni lekarze walczyli o jego życie, ale pomimo ich wysiłku chłopiec zmarł wczoraj w szpitalu, mówi dr Abdel Rasul, który potwierdził śmierć chłopca. Jego serce zatrzymało się trzykrotnie. Trzykrotnie go reanimowaliśmy. Za trzecim razem niestety się nie udało. Chciałbym powiedzieć, że Omran, którego zdjęcie rozprzestrzeniło się po międzynarodowych mediach, miał znacznie więcej szczęścia niż jego brat. Omran nie został trafiony jak Ali. Omran został wyciągnięty z tego od razu, ale go udało się wydobyć dopiero po pewnym czasie. Omran, którego zdjęcie widzieli chyba już wszyscy, wciąż żyje i mam nadzieję, że będzie żył. A jego brat, który nie został sfotografowany i streamowany, umarł i odszedł bez tego. Brytyjski dziennik Independent twierdzi, że Omran, określany jako chłopiec ze zdjęcia, opuścił już szpital, w którym wciąż przebywa jego matka, będąca w stanie krytycznym. A więcej na ten temat piszemy na tok.fm.pl. Napaść na dziennikarkę niezależnej nowej gazety Julii Łatyninę. Kobieta została oblana fekaliami. Cały incydent miał miejsce niedaleko Kremla, przed siedzibą radia Echo Moskwy. Napastnik uciekł wraz ze swoim dziennym motocyklem. Zdaniem Łatyniny napastnicy musieli ją śledzić przez dłuższy czas i doskonale wiedzieli, że brakuje swój samochód od kilka kilometrów od siedziby radia. Zdaniem dziennikarki napaść może mieć związek z materiałami, które publikowała niedawno na nowej gazety. W prowadzonym przez siebie programie Kod Dostępu radio Echo Moskwy powiedziała też, że to, co się wydarzyło, może mieć również związek z kilkunastoma innymi napadami, do których doszło w ostatnim czasie, a których ofiarami też padały osoby o opozycyjnych poglądach. Zachodu na wschód idą deszczowe i burzowe chmury, na termometrach dziś od 20 stopni w Poznaniu, przez 21 we Wrocławiu, 24 w Katowicach, Łodzi, 28 w Warszawie, do 30 w Lublinie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Strefa Szefa. Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, witam Państwa bardzo serdecznie. Szczególnie gorąco zapraszam dzisiaj do audycji wszystkich specjalistów od employer brandingu. Fuj, ogromne, obrzydliwe angielskie określenie. Po polsku oznacza to budowanie pozycji pracodawcy na rynku, czyli marka pracodawcy. Employer branding, już nieraz mówiliśmy o tym strefie szefa, dosyć nowa rzecz, która na rynku zdobywa coraz większą popularność, coraz więcej firm dba o kreowanie wizerunku pożądanego pracodawcy na rynku, bo też czasy są takie, że być może, przynajmniej w niektórych branżach, zaczynamy mówić o rynku pracownika, a nie o rynku pracodawcy. To pracownicy wybierają sobie, gdzie chcą pracować, a nie pracodawca wybiera sobie pracowników. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy z trochę innej perspektywy niż do tej pory głównie z perspektywy działów HR, a dzisiaj nie. Zapraszam na krótką przerwę muzyczną, zostawię na razie Państwa w tym domyśle, co takiego będzie dzisiaj i zapraszam do krótkiej przerwy. Polepszania, sukcesnego polepszania warunków pracy, budowania satysfakcji, zaangażowania pracowników w danej organizacji. No to brzmi po prostu jak fajny sen, no
ale naprawdę są organizacje, które są w stanie tak podchodzić do employer brandingu i tak budować sobie satysfakcję z pracy i dbać o to, żeby każdemu pracownikowi było naprawdę dobrze. Znaczy, to jest coś, czego polskie organizacje cały czas się uczą. To jest pewien model teoretyczny, typ idealny, który najlepiej gdyby funkcjonował. Oczywiście różnie to wychodzi. Zazwyczaj głównym takim celem działań employer brandingowych, które podejmują polscy pracodawcy, celem jest to cel po prostu reputacyjny, więc bezpośredni wskaźnik w ogóle efektywności takich działań zazwyczaj upatruje się po prostu w jakości aplikacji, które spływają do firmy. W rzeczywistości employer branding głównie ma polegać na rozpoznaniu indywidualnych oczekiwań poszczególnych pracowników. Oczywiście w zależności od tego, jak duża organizacja jest, to trudniejsze lub łatwiejsze. Dlatego tak często takim marzeniem dużej korporacji jest tak zwana startupowa kultura organizacji, czyli możliwość bezpośredniego komunikowania się. To jest jeden z elementów, który wpływa na wpływ na satysfakcję pracowników i na sposób obiegu informacji w organizacji. Im większej organizacji pracujemy, tym obieg informacji jest utrudniony, a i też kanały samej komunikacji wewnętrznej są sprawdzane częściej do stron mailowych, których po prostu nie czyta. I tutaj mamy pewien problem z budowaniem zaangażowania pracowników, dlatego że oni najczęściej są to też różnego rodzaju badaniami zewnętrznymi sprawdzane. Chociażby taki element jak feedback. Feedback na bieżąco od menedżera. Feedback, czyli informacja zwrotna. Dokładnie, czyli informacja zwrotna dotycząca efektów, jakości wykonywanej pracy przez danego pracownika jest zapominanym bardzo ważnym elementem, który buduje tak naprawdę wizerunek pracodawcy w oczach pracowników. A takim kluczowym elementem, na którym powinna zależeć pracodawca, jest budowanie takiej satysfakcji aktualnych pracowników, żeby oni marketingiem przedstawionym nie byli w stanie zarażać entuzjazmem dotyczącym pracy w konkretnej firmie, w grupie swoich znajomych, najbliższym otoczeniu. Czyli to, co jest takim powszechnym raczej rozumieniem employer brandingu, czyli ten marketing rekrutacyjny, to jest tylko wąska cząstka całego employer brandingu, ale rozumiem, najczęściej spotykamy. Tak, wiecie, to tylko najprostsza, mówmy się. Tutaj wszelkie kampanie, które do tej pory miały tę metkę, czy etykietę działań employer brandingowe, były jednak zorientowane głównie na działania rekrutacyjne. To jest cały obszar komunikacji zewnętrznej, związany z obecnością danej marki pracodawcy w konkretnych mediach, z komunikacją najczęściej pewnych słów kluczy, które trudno jest przełożyć na, że tak powiem, życie zawodowe i takie codzienne funkcjonowanie w organizacji. Jednym z takich ulubionych naszych słów, które najczęściej występują w komunikacji, jest pasja. Rozmawialiśmy o tym już nieraz, w zasadzie czwarte pracodawcy w Polsce stara się komunikować poprzez pasję do wykonywanego zawodu, a wręcz przez pasję pracowników, które oni mają po czasie pracy. To jest najważniejsze przede wszystkim, bo czasami pracodawcy rzeczywiście potrafią pokazać pracownikom nawet z receptami, co jakby pokazuje całość, tak powiem, życia, całość osobowości poszczególnych pracowników, ale z perspektywy, umówmy się, 8 godzin spędzonych w organizacji, to 4 miesiące, to nie ma trochę mniejsze znaczenia. Bardziej istotne jest to, czy pasjonuje się tym konkretnym zajęciem, za co robi w pracy. Rozumiem, że fantastycznie i tak idealnie przeprowadzona strategia employer brandingowa doprowadza do tego, że wszyscy pracownicy w firmie są dumni z tego, że pracują w tej firmie i wszyscy naokoło też chcą pracować w tej firmie, tak jak w Radiu Tok FM. Dokładnie, że to jest oczywiście pewien cel, którego się w zasadzie nigdy nie osiąga, dlatego że to koło potrzeb jest tam identyfikowane przez pracowników, na przykład badania satysfakcji zaangażowania. Nie wiem, ma taką specyfikę, że jeżeli mamy 10 problemów zdefiniowanych przez pracowników, które są konieczne do rozwiązania, bo one bezpośrednio wpływają na spadek zaangażowania, spadek motywacji, to kluczowe jest, kiedy rozwiążemy te 10 problemów, które są wskazywane, to w kolejnym roku, kiedy robimy odnowienie badania satysfakcji, bo to są badania cykliczne, pojawia się kolejne 10 problemów, które wcześniej miały dużo mniejszą skalę, a teraz nie urosły do problemu ogromnego. I rozumiem, że to tłumaczy właśnie, dlaczego dzisiaj nie patrzymy na to z perspektywy działu HR, czyli z wąskiej perspektywy rekrutacyjnej, tylko patrzymy znacznie szerzej. Stąd nasz drugi gość, dyrektor zarządzający firmie Praktik Polska. Panie Maćku, jak patrzy właśnie na strategię employer brandingową dyrektor zarządzający w takim razie? Strategia employer brandingowa, tak przynajmniej się wydaje, jest takim naturalnym przedłużeniem takiej woli nas, żeby zachować się w sposób przyzwoicie. Tak, bo chcemy zachować się przyzwoicie wobec własnych pracowników, chcemy, żeby było fajnie, bo przecież fajnie wchodzi do firmy, kiedy ludzie uśmiechają się do mnie na korytarzu, dlatego że się nie boją, tylko dlatego, że jest po prostu fajnie. Oczywiście nie zawsze jest tak, że w firmie dzieją się same swoje rzeczy, bardzo często jest tak, że są problemy, które też można wrócić zespół, żeby wrócić do mnie. No i teraz oczywiście to, że tak jak w niezadużym zespole, relacja moja z tym zespołem jest dosyć prosta, tak? Jeżeli ona jest normalna, to będzie fajnie, proszę wybaczyć ten kolokwializm, ale tak to nie się wygląda. Ale z drugiej strony, w jaki sposób teraz przekazać potencjalnemu rynkowi pracy, że u nas tak będzie w zespole i również w jaki sposób szybko doprowadzić do sytuacji, w której ewentualny problem pomiędzy pracownikami są rozwiązywane bez konieczności wykonywania jakichś drastycznych ruchów. Tutaj pan Szymon wspominał o tych 10 problemach, które tam wynikają z jakichś badań. Ja mam takie doświadczenie, że bardzo często kiedy zrobię tego typu badanie mniej lub bardziej formalne, 10 problemów, 3 się wykluczają nawzajem. Jedni absolutnie chcą mieć mikrofalówkę w kuchni, a drudzy po prostu to jest ich najgorszy koszmar. Jakby mikrofalówka w kuchni, to na połowie korytarza po prostu będzie pachnieć. Więc to są takie działania, które pozwalają usystematyzować właśnie to bycie przyzwoitym i doprowadzenie do tego, żeby jednak wszyscy czuli, że są jedne zespoły. To za chwileczkę o tym bycie przyzwoitym i wrócimy jeszcze do tych 10 problemów. Ale to wszystko o skrócie informacji Radia Tok FM. Nie znam ludzi bardziej skromnych niż powstańcy warszawscy. I im nie wypada tego powiedzieć, że powinniśmy to powiedzieć interwiu. To nie jest każdy dla powstańców warszawskich, że w stanie opuścić asystę wojskową. To jest każdy dla asysty wojskowej, że może stanąć pod wojskową. To nie jest każdy dla powstańców warszawskich, że potrafi jakimkolwiek ministrem obrony narodowej w wojnie wojskowej. To jest każdy dla ministra obrony narodowej, że może pochylić głowę przed powstańcami warszawskimi. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Zrozumieć. Reklama. Nowy niezbędny drogownika już jest w sprzedaży. Działa. Jak wypielęgnować, zbierać i suszyć, które mogą rosnąć na balkonie, a które na kuchni, w parapecie. Sprawdź, jakich błędów nie popełniać, aby cieszyć się bogactwem ziół w swoim domu. Niezbędny drogownika. Mnóstwo planek, sprętów, wygodnych, szafowych formach i tylko złoty 99. Nie przegap. Nie twoje mieszkanie, całe się nieczystością. Już od jutra w Lidlu. Znajdziesz produkt, sprawią, że sprzątanie stanie się o wiele łatwiejsze. W nowej wejdzie na przykład. Serw proszek 4,2 kg lub płyn do prania 4,2 litra. Aż 60 gram. Jedynie za 23,99. 23,99. Alecznik kuchenny Molex XL. Tylko 6,99. Tak, 6,99. Informacji o 15. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
że nie chcę tutaj używać takich kolokwializmów typu każdy jest trybikiem w korporacji i tak dalej, bo to są pewne takie uproszczenia. Natomiast oczywiście w niektórych organizacjach, szczególnie kiedy mamy do czynienia z kilkoma tysiącami pracowników, niektórzy nie mają takie poczucia, że naprawdę wykonują automatyczne działania i zadania, to ryzykuje w ten sam sposób i tej samej jakości, dlatego że nie dostają na przykład więcej informacji od swojego szefa. Albo na przykład nie czują takiego wystarczającego zaufania do ich kompetencji i wiedzy, które reprezentują. Nie mają możliwości wchodzenia z inicjatywą, wprowadzenia własnych pomysłów, poczucia naprawdę wpływu na to, co się dzieje w organizacji. I to w każdej firmie naprawdę wygląda inaczej. To metodologia badań satysfakcji zaangażowania jest tak skonstruowana, że ona bada kilka sfer, które po prostu sprawdzają oczywiście poziom samej motywacji, poziom identyfikacji z marką i ewentualnego polecenia marki pracodawcy swoim znajomym w najbliższym otoczeniu, ale też mogą być to zupełnie trywialne rzeczy, takie, które można by było tak naprawdę naprawić w ciągu jednego dnia pracy. I oczywiście wynika z pewnej specyfiki branżowej. Ostatnio robiliśmy przykład właśnie strategię employer branding dla jednego z klientów, gdzie na przykład w punktach sprzedaży jednym z problemów definiowanych przez pracowników, a on rzeczywiście był gdzieś tam wypuszczany w tej samej formie wypowiedzi, były na przykład takie firmowe apaszki na szyję, które były wykonane przez wyższego materiału, które powodowało, że przy gorących dniach odparzał się w jakiś sposób na skórze. To mniej więcej jest taka skala, że ten problem to jest 60, to są bardzo proste, jak na przykład problem w fazie indukcji pracownika, oczywiście znowu pewien barbaryzm onboarding się to w zasadzie najczęściej spotyka takie określenie, czyli wprowadzenie pracownika do jego roli. Czasami zdarza się tak, że na przykład jeden z menedżerów zapomina, że przychodzi nowy pracownik do organizacji i nie ma przygotowanego biurka komputera i podstawowy sprzęt, na przykład, albo umowy są, że tak powiem, o pracy, czy jakiekolwiek inne umowy, które mają przypisane z pracownikiem, są na przykład odciągane, nie wiem, przez tydzień, dwa itd. No są różnego rodzaju takie rzeczy, które oczywiście są wskazywane przez pracowników jako elementy, które w jakiś sposób nie pasują, albo są takim odchylaniem od tego typu idealnego, które oni mieli w głowie poprzez ten obraz budowany w fazie komunikacji zewnętrznej. To jest właśnie ten główny problem, że często marketing reputacyjny budujemy wyobrażenia, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Ja sobie tak myślę o tak szeroko planowanej strategii brandingowej, to no właśnie, dział HR-u to sięga po employer branding wtedy, kiedy nie może znaleźć dobrych kandydatów. Wtedy się to ogranicza do marketingu reputacyjnego. W pewnym momencie jednak sięga do potem employer branding zarząd, czy też dyrektor zarządzający, traktuje to szerzej, ale moje pytanie brzmi, dlaczego? Czy dlatego, że było tak źle, że w ogóle wszyscy w tej firmie chodzili z nosem na kwintę i spuszczonym i w ogóle nikt się do nikogo nie odzywał i przyszedł nowy na przykład dyrektor zarządzający i powiedział, nie, musimy coś zmienić? Czy się sięga po taką całościową stronę? W moim konkretnym przypadku to jest bardzo prosta. Firma, która jest w tej chwili osobą zarządzającą, nie istniała w Polsce, więc startowałem od zera na rynku, o którym już wiele zostało powiedziane, jestem rynkiem zdecydowanie pracownika. Jako jedna z wielu anonimowych firm, nie za dużych, musiałem zaistnieć po to, żeby w ogóle zespół zbudować. Tak? Natomiast kiedy się sięga po employer branding, ja ciągle nazywam się do tyłu, bo to nie jest tak, że w firmie nie ma nic, nagle pojawia się employer branding, coś się pojawia. To tak nie działa. Employer branding, czy też postrzeganie pracodawcy przez pracownika ma miejsce zawsze. To jest pytanie, czy ja jako pracodawca robię to trochę na czuja, albo w ogóle tego nie robię, to się samo kręci, czy też próbuję wpływać na tą rzeczywistość. Dobra, nazywamy to usługą kontroli działań wizerunkowych w employer brandingu, bo oczywiście, jak mówi Maciek, oczywiście employer branding się dzieje. Generalnie rzecz biorąc, employer branding się dzieje, no to się zgadzam do tego. I teraz oczywiście można zostawić bardzo wiele firm, działa w takich sektorach ekonomii, takich sektorach gospodarki, gdzie nie czuję potrzeby jakby wzrostu inwestycji w postrzeganie pracodawcy czy pracownika jest stosunkowo niewielki. Bo powiedzmy sobie szczerze, tutaj ktoś mi opowiadał o najróżniejszych zawodach, w których osoba nie ma satysfakcji z wykonanej pracy, no ale możemy sobie wyobrazić pewne stanowiska pracy, w których satysfakcja jest po prostu bardzo trudna do osiągnięcia. To jest wykonanie od A do Z i na ogół tego typu osoby mogą się rozwijać gdzieś po. Natomiast w wypadku, w którym jesteśmy na rynku, w którym potrzebujemy, żeby moi pracownicy bardzo mocno współpracowali, w którym ewentualne konflikty osobowościowe między pracownikami błyskawicznie przełożą się na wynik pracy mojej firmy, w której firma jest nie za duża. Czyli jak gdyby relacje między nimi nie są sprocedurowane, nie są nierównie, nie ma wymuszonych kanałów komunikacji, oprócz mediów rozmawiamy również w umownej kuchni, w której jest mikrofalówka, to jednak warto znać mehanizmy, i po to kontaktujemy się z ekspertami, ja tak tylko podchodzę, bo to jest potrzebne też, to się zadać lepiej niż ja, żeby był w stanie pokazać pewne mechanizmy i pewne zachowania, pewne konsekwencje zachowań, może tak, pewne konsekwencje zachowań moich na to, w jaki sposób moja firma będzie postrzegana, bo nadal wracam do 10 problemów, nigdy się nie spotkam z sytuacją, w której 10 problemów, umownych 10 problemów, byłoby niestraszne wewnętrznie. I teraz, kiedy one są straszne wewnętrznie, jak do tego podejść, w jaki sposób wytłumaczyć tym, których nie będzie na górze. Czy państwo u siebie zrobili taką analizę problemu? Nie, nie zrobiliśmy, ponieważ stworzyliśmy test. Nie było takiej konieczności, nie był to w ten sposób priorytet. Faktycznie potrzebny projekt branding w sposób, który tutaj był na początku opisany jako nacisk na to, żeby firma była postrzegana dobrze na zewnątrz. Muszę zrozumieć, że ja już miałem zespół w Belgii, drugi zespół we Francji i musiałem pokazać to, że instalując się w Polsce, czy uruchamiając działalność w Polsce, jest, będzie tutaj też, użyłem tego sformułowania wcześniej, fajnie, tak? To będzie to firma, która będzie może robić rzeczy miłe, będzie trochę stresu, ale ten stres nie będzie stresem wewnątrz organizacji, tylko wynikającym z jakichś warunków zewnętrznych, a prezes będzie przyzwoity, nie nadużywając tego sformułowania. Ale to powiedzmy na przykładach, konkretnych przykładach. Myślę, że nasi słuchacze są najbardziej zainteresowani no, tym mięsem. Co takiego? Z czego mogą na przykład korzystać państwo pracownicy? Albo co takiego jest w pana firmie, czego nie ma w innych firmach z branży IT? Co takiego państwo wprowadzili już od samego początku, co miało za zadanie przyciągnąć tych najlepszych programistów, rozumiem? No to jest zawsze różne rzeczy. Niektóre są stosunkowo proste i wymagają tylko i wyłącznie wysiłku finansowego. Na przykład mamy zbliżać półdowiara. Nie można sobie po prostu pokazać. To jest prosta rzecz. Prosta w znaczeniu, że nie wymaga żadnej zmiany strategicznej. Tak, to nie, aż tak dużego biura nie mamy. Mamy malutki półdowiara i tutaj sobie gdzieś tam parę metrów kwadratowych jest na to wydzielonych i bardzo nas to cieszy. Ja również lubię grać. To są takie proste rzeczy, tak? Nie wymagają żadnej zmiany strategicznej. Ale na przykład miałem ostatnio rozmowę o pracy z bardzo fajnym człowiekiem, notabene jesteś członkiem naszego zespołu, więc myślę, że wiem, że o nim mówimy. I pytam się, jaką myślę, że masz tworzy aplikację, tak? I on mówi, no ja muszę robić aplikację, żeby tą aplikację, żeby nie robić za długo, żeby taki projekt trwał takie 6 miesięcy, żeby się nie zdążył znudzić. Myślę dalej, mówi, ja chcę, żeby aplikacja była ładna. Po prostu, żeby była ładna estetycznie. I do tego jeszcze, fajnie by było, gdyby nie była trywialna. No i teraz jest, to jest naprawdę, to bardzo fajna rozmowa. I to jest taki moment, w którym ja mam problem, tak? Bo ja teraz wchodzę po rynku i zdobywam zlecenia dla mojego zespołu i teraz no nie oszukujmy się, to nie jest tak, że ja będę tego zespołu przynosił tylko aplikacje ładne, nie za duże i nietrywialne. No bo niestety po prostu ja sprzedaję aplikacje tym, którzy za nie płacą. I tam czasami są aplikacje, w których są długie, męczące, brzydkie, są jakieś takie aplikacje, które nie mają w ogóle żadnego miłego, ale to też brzydką aplikację, nie tylko brzydką aplikację, no ale są takie sektory gospodarki, gdzie powiedzmy na przykład, już żeby nie być tego negatywnym, już przetwarzanego nie jest tak duża, na przykład mówię o bankowości ubezpieczenia, że no, bardzo trudno jest zrobić aplikację bankową. Taką dla ludzi, którzy są aplikacją obsługują, więc aplikacje bankowe są, przepraszam wszystkich tutaj, które są w banku, są po prostu brzydkie. I teraz w związku z tym, ja przychodzę do mojego zespołu i słuchajcie, otwieramy butelkę wody mineralnej gazowanej, ponieważ wybrałem taki kontrakt, pokazuję wstępne makiety i tam są brzydkie. No i teraz, ja muszę pamiętać o tym, że ci ludzie jednak nie oczekują ode mnie brzydkich aplikacji, muszę pamiętać o tym, że w jakiś sposób albo no, inaczej podchodzić do rynku, kiedy zdobywam aplikację, albo tak ich nakręcać, żeby nawet w brzydocie znaleźć piękno, przepraszam, to takie mało, może eleganckie wyszło, ale chodzi o to, żeby jakiś
zupełnie wartościowe. Kojarzy mi się to z takim procesem budowania marki percepcji od strony zarządzania aspiracjami zawodowymi, życiowymi różnych grup docelowych, do których adresujemy komunikację, które mamy w organizacji. Oczywiście bardzo to jest tak, że organizacja składa się na przykład tylko z jednego typu pracowników, czy nie wiem, będących w podobnym wieku, reprezentujących podobne generacje, czy podobne poglądy. To takie swoiste zarządzanie różnorodnością jest tutaj kluczowe. Na przykład w sytuacji, kiedy pracownik, potencjalny pracownik rozwoju kwalifikacyjnej definiuje jako swój główny motywator na przykład finanse, co zresztą dotyczy bardzo dużej liczby tak zwanego przedstawicieli tak zwanego pokolenia Y. Myślę, że nie dotyczy tylko właśnie pokolenia Y. Oczywiście, to jest pokolenie, które jest zastosowane, czyli zatem badane z każdej możliwej strony i od strategii siłaniowej po wielkie instytuty badawcze, wszyscy się tymi rzekomymi milenialsami zajmują. Ale chodzi o taki pewien przejście do tego progu zadowolenia z wynagrodzenia, które dotyczy najczęściej stanowisk menedżerskich, gdzie o ile do pewnego momentu rzeczywiście pieniądze są jednym motywatorem i w zasadzie niewiele rzeczy nas interesuje, możemy robić brzydkie, ładne rzeczy, niezależnie jakie, jakby bardziej nas, tak powiem, wyskoczenie podniża to, co możemy robić po pracy z tymi pieniędzmi, które zarabiamy. W momencie, kiedy osiągamy ten, albo przekraczamy ten próg tak zwanego zadowolenia z zarobków, zaczynają się pojawiać pewne elementy, które zwracają uwagę bardziej, a które wcześniej dla nas nie miały znaczenia, czyli kwestie takie jak work-life balance, kwestie takie jak rzeczywiście inne rzeczy zaczynają odgrywać rolę, między innymi to, czy pomysły, które gdzieś tam staram się przemycić, są realizowane, czy ja w jaki sposób sprawdzam swoje umiejętności, czy się rozwijam w takim ujęciu robienia po prostu ciągle nowych rzeczy i budowania nowych kompetencji. Ale rozumiem też, że coraz częściej dochodzi do głosu taka chęć robienia czegoś dla innych, to znaczy takie poczucie, że moja praca ma sens nie tylko ekonomiczny i zarobkowy, ale również na przykład pomaga ludziom. Jest ważna. Czyli zaczynamy mówić o takim łączeniu strategii employer brandingowej ze strategią CSR-ową, czyli ze strategią odpowiedzialności społecznej biznesu i oddziaływania tego biznesu na lokalne otoczenie. I z tego co wiem, Państwo właśnie tą stronę chcieli pójść. Tak, zgadza się. Zanim opowiem, chciałbym tylko tutaj jedną rzecz przydać mu punkt widzenia. Jeżeli ktoś podchodzi do działań właśnie odpowiedzialności biznesu jako tylko i wyłącznie narzędzia, które ma pomóc na zdobycie lepszych pracowników, to ten fałsz zostanie błyskawicznie wykryty. Nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, że bardzo szybko, jeżeli robimy akcję typu sprzątanie ziemi, nie po to, że dbamy, że chcemy dbać o ziemię, tylko po to, że wydają się, że dzięki temu dzieci będą kupować częściej nasze batoniki. Tak, bo zrobimy zdjęcia i wrzucimy do sieci, albo... Tak. To ja czasami po prostu aż płakać mi się wtedy, zobaczyłam takie akcje, które widzę, są zaprojektowane gdzieś na kolanie, przez kogoś mu się wydawało, że takie działanie będzie miało błyskawiczny zwrot w postaci premii na koniec miesiąca za sprzedaż. Natomiast jeżeli podchodzimy, to nie jest tak, że CSR, czy odpowiedzialność społeczna biznesu, jest narzędziem, które może służyć postrzeganiu pracodawcy. To są dwie różne rzeczy. I teraz z perspektywy osoby zarządzającej, albo mam jakąś tam wrażliwość, zakazam jakąś tam wrażliwość społeczną. Nie ma osób, które są z wyjątkiem chyba tylko i wyłącznie osób. Okej, nie jesteśmy w sytuacji, w której chcemy doprowadzić do tego, żeby wrażliwość na społeczna miała coś wspólnego z tym, że pomaga pracownikom. Olimpijski krążek rozpoczną w 14.